Na konferencji prasowej panowie trenerzy Bogusław Baniak, Mieś Legnica, Zbigniew Smuka, MPS Pittsburgh. Bardzo prosimy o osobiste refleksje u panów, zaczynając od trenera gości, pana Baniaka. Gratuluję wygranej meczu Czewi. No, tak historia się toczy, że może jeżeli pozytywem z tego, że kiedyś miałem wpływ tam gdzieś w Warcie Poznań, że przegrali, bez im tych punktów zabrakło do spadku. Dzisiaj taki rewanż i może to jest jedyne moje pocieszenie, że nie czuję się już tak do końca winny. A natomiast co do meczu już tak poważnie, no to powiem szczerze, że ja takiej kopaniny już dawno nie widziałem tutaj. To dla mnie to nie był w ogóle mecz. My żeśmy przyjęli te warunki kopaniny, ale ja powiem szczerze, że to nie zespół wcale był winny, bardzo zdeterminowany i grający z ogromną determinacją zespół Kluczborka. Po prostu sędzia dopuścił do tego, bo wbrew pozorom zejście WM-u nie spowodowało to, że my objęliśmy ogromną przewagę w polu, ale ta kontra, którą wyprowadzał Kluczborka, była coraz groźniejsza, skończyło się tą bramką. Ja może tylko jeszcze raz gratulując i nie umniejszając zwycięstwa dzisiaj Kluczborkowi. Powiem krótko, że na takie zawody, gdzie się można spodziewać więcej bitwy, kopaniny niż grania, to musi przyjechać sędzia z jajami, a nie sędzia, który dopuszcza sobie do takich sytuacji i później swoje błędy naprawia kartkami dla obu zespołu. No, winny. Ja uważam, że dzisiaj dużo lepszy byłby mecz, więcej byśmy się zajęli taktyką, bo Kluczborka jest zespołem grającym piłką i to wcale nie ukrywam dobrze, ale spowodowało to, że reakcje niektórych sędziów i sędziego, a już nie mówiąc o bocznych, no to spowodowało to, że zaczęliśmy się kopać, a nie grać. Najbrzydszy mecz, jaki widziałem w drugiej lidze. Mimo, że przegraliśmy i nie umniejszamy nikogo. Dlatego, że nie mówię, że to Kluczborka spowodował to te zawody, które były co chwilę przerywane, co chwilę gwizdy. No tragedia. A szkoda, że gratuluję Kluczborkowi postawy, determinacji, woli walki i następnych zwycięstw, które idą po kolei. To jest fajne prawo serii, trzymać jak najdłużej i gratuluję trenerowi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za gratulacje. Ja uważam, że no tak wczoraj wieczorem, z reguły tego nie robię, ale wszedłem sobie na to, żeby zobaczyć, kto sędziuje to sobie spotkanie. Byłem zdziwiony, że nie przyjechał jakiś klasowy sędzia, który ma doświadczenie w wyższej lidze, bo było to, uważam, spotkanie kolejki, jak chłopcom na odprawie powiedziałem, spotkanie rundy. Troszeczkę nam się źle ułożył mecz, tak by kosztowało chłopców więcej zdrowia i zaangażowania grę z mniejszą ilością zawodników przez 50 kilka minut. Natomiast jeżeli chodzi o grę taktyczną w defensywie, mieliśmy takie założenia, żeby pozwolić Miedziance pograć sobie na własnej połowie, ale do naszej musimy to robić już, grać blisko siebie, szybko kontrować i chłopcy dzisiaj naprawdę włożyli serce, zrealizowali założenia, wielki szacunek dla nich. Nie przestraszyli się rywala, uważam, byli dzisiaj równorzędnym przeciwnikiem, a kontrując, Miedziankę pokazali, że mogą grać z każdym i wyrównany futbol i naprawdę no nie myślałem, że tutaj aż tak przyjemnie może być na trybunach, aż tak przyjemnie może być z kibicami i to niesie chłopców, wbijają w nich, motywuje do pracy, motywuje do jeszcze większego wysiłku i jeszcze raz duży szacunek dla nich i dalej do pracy. Czy są jeszcze pytania do panów trenerów? Tak, ja od trenera Baniaka, trenerze, czy zdążył już pan porozmawiać ze Zbyszkiem Zakrzewskim? Co to sytuacja? Co on zrobił, taki doświadczony zawodnik? Podszedł do mnie i mnie przeprosił, on nie znam sytuacji. No, oczywiście zawodnik zawsze powie, bo my tego jako trenerzy nie słyszymy, że na pewno za nic nie dostał czerwoną kartkę. I twierdzę, że powiedział coś sędziemu. Takie jest moje odczucie, bo uważam, że odszedł od tej sytuacji. Oczywiście no, sędzia naprawił swoją pomyłkę, bo to przecież normalny, czysty odbiór zasady przy moich oczach. Ekstra odebrał piłkę, chciał podnieść się i rozpocząć akcję ofensywną, w momencie krzyk, znowu gwizdek, no przecież tutaj, kto wie, to szybciej krzyknął, no to ci dostali gwizdek. Oczywiście nie ma prawa zawodnik się tak zachować, dostanie karę finansową, nie usprawiedliwia go to, że musi naprawiać błędy sędziów, ale nie w takiej formie. To jest kara ogromna. Ogromna, bo faktycznie mogliśmy może jeszcze właśnie w tych 11-10 gdzieś tam uzyskać taką przewagę w polu. Mogliśmy może ten mecz nawet zremisować, ale no, głupota i myślę jednego i drugiego, bo ten EQM też faktycznie uderzył tego chłopaka w niegroźnej sytuacji, kiedy stracił piłkę.
i faktycznie osłabił zespół, a co się okazało w późniejszym, że fajną taktykę sobie Kluczko w tym momencie wybrał, bo 10 im się fajnie grało na własnej połowie. I te rzeczy nie myślę powiedzieć, że za wcześnie ta czerwona karta troszeczkę później była, że chyba za bardzo uwierzyła, że już dla NKS-u mecz się skończył, bo to jest nie, Kluczbork od dłuższego czasu gra w to, przyzwyczaił się do drugiej ligi. Im było często się zaakceptować, jak niektórym piłkarzom, których ja mam z pierwszej linii pościąganych, czy nawet z ekstraklasy. I to jest całkiem inna liga, blisko, na pograniczu faulu. Więcej może takiej właśnie hardości w cech wolicjonalnych niż rozsądku i taktyki. No i taką ligę trzeba też umieć grać i wygrać. I Kluczbor nie tylko wygrał z Miedzią, ale wygrał również Pucharze Polski. No także to nie jest przypadek, że Kluczbor gra. A jeżeli taki wariant gry, taki na pograniczu faulu, ostry, no to tak się drugą ligę wygrywa, nie tylko taktyką i umiejętnościami piłkarza. No i nie ma innego rozwiązania. Ja uważam, że czy mieliśmy przewagę, to zasłużone uważam zwycięstwo Kluczborka i szkoda, że taki mecz fajny, bo to był naprawdę dla kibica dobry mecz z wymiennością akcji i tak dalej, no że faktycznie może tak młody chłopak nieprzygotowany kompletnie do zawodów, tak go po prostu zniszczyć zawód. No i to jest tylko jedna sprawa. Czy w MKS można upatrywać Pana zdaniem kandydata do awansu? Wszystkich, bo to jest liga tak ciekawa i tak, bym powiedział, zwariowana, że nie znam jeszcze wyników dzisiejszej kolejek, ale tu każdy z każdym przecież może wygrać. Także tutaj Kluczbork, który ruszył, to jego miejsce jest w pierwszej lidze i niech tak idzie. Teraz mówię, Panie Trenerze, zadałem już to pytanie Bruszyńskiemu, zadał Panu. Nie obawia się Pan, że na rundę wiosenną może być Pan bez tego zawodnika? Byłbym bardzo szczęśliwy z tego powodu, jeżeli Patryk by poszedł wyżej. Jeżeli każdy piłkarz dostanie szansę, pójdzie wyżej, skorzysta z tego, trener musi być szczęśliwy. Zastąpimy go tym innym. Chciałbym, żeby każdy z nich się rozwijał. Jak mówiłem wcześniej, kilku zasługuje na szansę gry w wyższej klasie rozgrywkowej. I jakoś z nich tego życzę. Natomiast my jako zespół musimy sobie radzić. I takie kluby powinny wychowywać takich zawodników. Cieszę się, że udało nam wspólnie z całym zespołem dotrzeć do Patryka. On musi cały czas być pod presją, on musi być cały czas ciężko pracować, bo Bozia mu dała niesamowity talent i jeżeli do tego dołoży więcej pracy, to duża piłka przed nim. To mu ciągle powtarzam. Natomiast chciałbym jeszcze dodać jedną ciekawą rzecz. Naprawdę od dwóch meczy jestem szczęśliwy z tego powodu, że przeciwnik nie może stworzyć klarownej sytuacji strzeleckiej i to cieszy i na pewno gdzieś tam rokuje dobrze na przyszłość. Twierdzi Pan moją ocenę, że cichym badaterem tego meczu był Krzysiu Latowski, to co zagrał w środku pola? To... Cichym bohaterem tego meczu był cały zespół, natomiast Krzysiu od kilku dobrych już kolejek jest takim liderem zespołu. Jest to doświadczony zawodnik, ograny, ale przede wszystkim jest to wojskowy żołnierz, dlatego wpasował się do tej ligi, dlatego się wyróżnił. No szkoda, że go straciliśmy, teraz będziemy grali bez niego, ale myślę, że to jeszcze bardziej zmotywuje zespół, bo chłopcy mają duży szacunek dla Krzysia i dla jego doświadczenia i myślę, że powinno być ok. A Krzysiowi po takich trudnych meczach i po takiej walce, jaką wkładał w każde spotkanie, myślę, że taki odpoczynek się przyda. Thank you.